Koronawirus to przemyślany demontaż Unii Europejskiej. Szokująca wizja, szokująca przepowiednia i słowa Jasnowidza Jackowskiego. No właśnie, Jasnowidz Jackowski mówi, że koronawirus został zaplanowany, ma na celu tak naprawdę demontaż Unii Europejskiej. Nieprawdopodobna sytuacja. To bardzo ważna tak naprawdę przepowiednia dla milionów Polaków, bo co dalej z Polakami pracującymi w innych krajach? Francji, we Włoszech, w Niemczech, w Anglii. No, Anglia już wyszła praktycznie tak z Unii Europejskiej, ale co dalej właśnie jeśli chodzi o Polaków pracujących z zagranicy, co dalej z Polską, jeśli chodzi o Uniu, Unię Europejską. No właśnie, kto tak naprawdę obmyślił ten plan, na czyje to zlecenie, ile to potrwa, bo Jasnowidz Jackowski mówi dokładnie, ile to potrwa o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie Jasnowic Jackowski mówi wprost, że koronawirus jest to przemyślany demontaż. Unii Europejskiej. Nieprawdopodobne słowa, nieprawdopodobne wizja tutaj Jasnowidza Jackowskiego. Jasnowidz mówi wprost, gdyby dzisiaj tak naprawdę przyjść i powiedzieć wszystkim państwom Unii Europejskiej, o, że dochodzi do rozpadu Unii Europejskiej, to doszłoby do masowych protestów w poszczególnych krajach, tak? Chociażby kwestia tutaj wymiany gospodarczej, że firmy mają korzyść, tak? Bo Europa to tak naprawdę, Unia Europejska to jest jedno, jedno wielkie państwo, tak? W momencie, kiedy Unia Europejska zostanie rozbita na poszczególne państwa, to już nie będzie taka swobodna wymiana gospodarcza, ekonomiczna, przepływ towarów, co możemy sami tak naprawdę zobaczyć. Tak, jeśli zamawiamy jakieś towary przez internet, jest to korzystne, tak jeżeli jesteśmy w Unii Europejskiej. Natomiast, e, gdyby powiedzieć wprost na forum publicznym, dochodzi do rozpadu Unii Europejskiej, na przykład 1 stycznia 2021 roku, no to doszłoby do masowych protestów. Natomiast tutaj koronawirus będzie podstawą do tego, że dojdzie do rozpadu Unii Europejskiej i to wszystko będzie się odbywać tak naprawdę pod przykryw, dbania o zdrowie o bezpieczeństwo Europejczyków, tak, że po prostu dojdzie do rozpadu Unii Europejskiej. Oczywiście to nie będzie mieć miejsce konkretnego dnia i godziny, ale poszczególne państwa będą występować z Unii Europejskiej te wszystkie zapisy, które były, jeśli chodzi o Unię Europejską, one będą, nie ważne, nie będą, będą nieważne, tak? Czyli na przykład kwestia tutaj granicy, że można pokonywać po prostu granice bez dowodu osobistego, znaczy bez paszportu, tak? że tutaj właśnie jest. Jest jedna waluta, chociaż może akurat waluta po prostu może zostać, tak? Ale tu mówi w ten sposób, że ta sytuacja praktycznie będzie trwała od 3, 3 lat do 3,5 roku. tak? Że to będzie systematyczny demontaż Unii Europejskiej. To nie będzie taka sytuacja, że nagle tak przywódcy europejscy wystąpią na konferencji prasowej i powiedzą: No nie, no, przykro nam z powodu koronawirusa, musimy zlikwidować Unię Europejską, ale to będzie powolny, systematyczny demontaż Unii Europejskiej, który będzie trwał 3,5 roku. Nieprawdopodobne słowa Jasnowidza Jackowskiego. Tutaj Jasnowidz mówi w ten sposób, że Koronawirus doprowadzi tak naprawdę do tego, że spadnie PKB, tak? I na przykład Unia Europejska się rozbije, no to też będzie to skutek, który będzie mieć wpływ na poszczególne państwa. I na przykład w Polsce ten PKB bardzo mocno spadnie, natomiast w innych krajach, tak na przykład niemiecka, ten PKB nie spadnie aż tak mocno. To nie będzie taki cios gospodarczy, z tego względu, że gospodarka niemiecka jest silna, mocna, w dużym stopniu po prostu jakby niezależna. Tak, oczywiście oni po prostu sprzedają. Towary i usługi na cały świat, ale to jest jakby nie, nie korzystając z pomocy. A tak na przykład u nas mamy bardzo dużo projektów, które są realizowane z Unii Europejskiej. Połowę pieniędzy praktycznie przeznacza Unia Europejska, połowę pieniędzy muszą przeznaczać samorządy, gminy czy miasta. No i tu się okazuje, że po prostu będzie problem, tak? Po prostu byłby problem. Poza tym, jasnowidz mówi w ten sposób, że gdyby doszło z dnia na dzień do upadku Unii Europejskiej, to biznes zażądałby tak naprawdę odszkodowań, jeśli chodzi o handel. Handel praktycznie tutaj w Unii Europejskiej, tak? czyli ludzie, którzy eksportują towar, importują towar, nagle by wystąpili z odszkodowaniami do władz państwa albo do Unii Europejskiej w związku ze stratami, tak? jeśli chodzi o biznes. A tak, tak naprawdę można to wytłumaczyć, że pod przykrywką koronawirusa, no niestety nie możemy się na to zgodzić, na tamto wracamy do tego cła i tak dalej. Zresztą to też widać, że już po części nawet nie chodzi o Unię, Unię Europejską, ale na przykład sytuację, która ma miejsce między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Donald Trump skrytykował tak naprawdę Chiny, tak, że Chiny tam były nieodpowiedzialne i tak dalej, że cały koronawirus to jest ich wina, na co po prostu Chiny bardzo szybko zareagowały, na przykład na produkty, jeśli chodzi o amerykańskie, podnieśli cła, tak, to, co było niekorzystne praktycznie sprowadzać te produkty, czyli za słowami polityków idzie, idzie zaraz po prostu wymiana ciosy gospodarcze ciosy praktycznie ekonomiczne. No i teraz Jasno Zaskowski mówi w ten sposób, że politycy do końca nie wiedzą, jak ludzie przyj właśnie przyjmą tą pandemię, bo na razie jesteśmy w tym na, na tym etapie po prostu początku tego szoku, dostosowania się do tych przepisów. Wszyscy jesteśmy tacy grzeczni, ułożeni, tak mówimy, no tak, trzeba nosić maseczki, trzeba odkażać po prostu ręce, zachować odległość, ale politycy nie wiedzą, jak tak naprawdę społeczeństwo zachowa się po jakimś czasie, czy na przykład ludzie się nie zbuntują, że na przykład ludzie powiedzą, no nie, no nie nie ma sensu, nie ma tego pomoru, praktycznie ludzie nie leżą na ulicach, więc nie ma, nie ma sensu po prostu stosować tych środków, tak? Takie może być myślenie, oczywiście te środki trzeba stosować. No właśnie. I tutaj Jasno Zjackowski mówi, mówi w ten sposób, że Niemcy nie stracą dużo na upadku Unii Europejskiej, tak, na upadku praktycznie Unii Europejskiej, że będą też wprowadzane w Unii Europejskiej liczne przepisy ograniczające prawa człowieka, prawa obywateli pod przykrywką tak naprawdę walki z koronawirusem, tak? Czyli tak na przykład to już ma miejsce tutaj w Polsce możliwość zwolnienia pracodawca może zwolnić pracownika przez maila, tak? Drogą mailową. To, co mówi Jasnoś Jackowski, że rano tak naprawdę pracownik, który wstaje i idzie do pracy, na dobrą sprawę powiem w pierwszej kolejności sprawdzić skrzynkę pocztową, czy nie został zwolniony z pracy przez pracodawcę, bo pracodawca może mieć po prostu takie się, albo po prostu pokłóci się z żoną i może po tego pracownika dzwonić, tak. E, oczywiście, no to też tak nie jest takie proste, tak, no bo e, najłatwiej jest zwolnić pracownika, a pracownika też trzeba przeszkodzić i tak dalej, e, właśnie, no a to już jest inna sprawa. No właśnie, Jasno i mówi wprost, że koronawirus w Europie to jest demontaż tak naprawdę Unii Europejskiej. Pytanie jest też takie, bo o tym na przykład nie powiedział jasno Jackowski, Jaskowski, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny, jacy przywódcy, tak? Czy to jest jedno państwo, czy to jest demontaż Unii Europejskiej na zlecenie przywódców, przywódców europejskich, czy to jest demontaż Unii Europejskiej na zlecenie innych dużych mocarstw, niezwiązanych właśnie z, z Europą, z Unią Europejską? To jest też po prostu kluczowe pytanie. Jasnowiec na przykład mówi o tym, że po koronawirusie dojdzie do wybuchu wojny. Być może to jest specjalna sytuacja, że jakieś duże mocarstwo przygotowuje sobie w cudzysłowie grunt pod uderzenie. Czyli mamy tutaj Unię Europejską, tak? Chce praktycznie, żeby te więzi europejskie były poluzowane, nic nie warte, a następnie później uderzy tak? W po prostu tą Unię Europejską. Teoretycznie tak? W te państwa, które są w Unii Europejskiej albo w pojedyncze państwa, bo będzie widział inne inne państwo będzie widziało właśnie w tym interes, tak? Troszeczkę można powiedzieć jak ta sarna po prostu, tak, która krwawi, e, tak, na, w, w, podczas polowania w, w lesie zimą, tak, i zostawia ślady praktycznie krwi na śniegu, a następnie myśliwi po prostu goni tą e, to zwierzynę, tak, I, na, i ją uszczeli do końca, tak. Podobna tutaj może być sytuacja, tak, ta Unia Europejska może krwawić przez ten koronawirus, może być osłabiona, zniszczona, a następnie inne duże mocarstwo praktycznie uderzy. No i pytanie też jest takie, na przykład, jeżeli politycy, czy po prostu przywódca, może ktoś inny, po prostu, może finansiera za to odpowiada doprowadzić do tego, no to jak to się odbyło, tak, czy doszło do spotkania przy jakimś po prostu stoliku, przy jakiś po prostu podczas obrad jakiegoś tajnego spotkania. Tutaj Jasnowi Jackowski mówi też ciekawą sytuację, wrzuca troszeczkę po prostu kamyczku do mojego ogródka, ponieważ ja przedstawiałem takie teorie. Mówi, że to jest swego rodzaju właśnie triumf wszelkich youtuberów, którzy przedstawiali teorie spiskowe. Teorie dotyczące New World Order, nowego porządku świata, że właśnie albo ci internauci triumfują, tak mówi Jasnowi Jackowski, czyli część z tych teorii się realizuje na naszych oczach. Albo z kolei internauci dali pomysł, tak podsunęli tak naprawdę pomysł do realizacji dla przywódców politycznych. No, wydaje mi się, że przywódcy polityczni tak naprawdę no mogliby czerpać inspiracje z youtuberów, ale jest to bardziej, bardzo skomplikowane, tak, żeby tego dokonać później w praktyce. Niewątpliwie, tak, no, zawsze można powiedzieć, że stworzymy taki wirus, który opanuje cały świat, będzie zabijał ludzi, ale nie będzie aż tak groźny, że nie zabija wszystkich ludzi, ale w praktyce będzie to ciężkie do zrobienia, tak? I to też po prostu wymaga czasu pieniędzy, nakładów nie jest takie proste. Natomiast coraz więcej tak naprawdę osób powątpiewa tak, w to, że koronawirus niby się po prostu przyniósł ze zwierząt, z nietoperzy. Tak. Ludzie mówią w ten sposób, jak wirus, który zabija tysiące ludzi, miliony praktycznie ludzi zakażonych na świecie, nagle od nietoperza jednego po prostu, bo jeden człowiek zjadł nietoperza skażonego koronawirusem i nagle cały świat jest po prostu teraz... Ludzie nie, nie dowierzają, nie mogą w to, umy, w to uwierzyć tak naprawdę. Tak. No i Jasno-Lizeckowski mówi właśnie, że to jest triumf wszelkich tych teorii spiskowych. No ja muszę powiedzieć, że przedstawiam te teorie spiskowe. Czy po prostu, jeśli chodzi o New World Order, czyli nowy porządek świata, na moim kanale zresztą możecie sobie zobaczyć te teorie spiskowe mówiące właśnie o tym. Natomiast rzeczywiście, tutaj Jasnowic Jackowski mówi w ten sposób, że koronawirus jest to demontaż. Unii Europejskiej, tak, Unii Europejskiej. No, widzieliśmy, co się działo, tak, że Unia Europejska kompletnie nie reagowała, nie szła z pomocą, jeśli chodzi o Włochy. Na początku przez, przekazała bardzo sobie pieniądze, jeśli chodzi o bo, 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 tutaj koronawirus. To początkowo, praktycznie, pamiętam, Trump przeznaczył na samym początku walki z koronawirusem 3 miliardy dolarów, czy euro, dolarów, tak, a Unia Europejska 300 milionów euro, tak. Dopiero później się zrefektował. Unia Europejska zrefektowała, przeznaczyła więcej pieniędzy. Dzisiaj wiadomo, że to są zdecydowanie większe pieniądze, ale jakby szybkość reagowania była zdecydowanie za wolna, tak jeśli chodzi o Unię Europejską. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki. za słanie jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, jeszcze w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam. Trzymaj się.